Tak jak w kościele stworzono cały system ochrony młodzieży i dzieci przed efebofilami i pedofilami, tak trzeba stworzyć cały system ochrony tzw. bezbronnych dorosłych, którzy stali się lub mogą się stać ofiarami homoseksualnych drapieżników w sutannach lub habitach. Tak jak istnieją szybkie ścieżki informowania o efebofilach i pedofilach, którzy atakują młodzież i dzieci, tak powinny istnieć szybkie ścieżki informowania o homoseksualistach, którzy atakują świeckich, kleryków i księży. Trzeba zająć się wreszcie ofiarami takich duchownych, jak kardynałowie Maccarrick, O'Brien czy Gr. oraz im podobnych. Trzeba postarać się choć trochę wyrównać straszne krzywdy, które oni im wyrządzili. Także biskup czy kardynał, który w Watykanie molestuje kleryka, księdza czy gwardzistę szwajcarskiego, powinien być natychmiast usuwany ze swojego stanowiska, podobnie jak dzieje się to z dyrektorem, który zachowuje się tak wobec kobiety pracującej w jego firmie. Można sobie wyobrazić, że do najważniejszych zadań synodu poświęconego homoseksualizmowi duchownych należałoby uporządkowanie spraw najbardziej podstawowych. Jeżeli obowiązuje jasny zakaz wyświęcania na kapłanów kleryków o skłonnościach homoseksualnych, to tym bardziej powinien być wydawany jasny zakaz mianowania na biskupów księży, którzy mają takie skłonności, a pomimo tego niestety zostali już wyświęceni na kapłanów. Podobnie wobec biskupów, którzy przejawiają takie skłonności i pomimo nich, albo właśnie raczej ze względu na nie zostali biskupami. Powinien być wydany jasny zakaz powierzania im odpowiedzialnych funkcji, zwłaszcza ordynariusza, metropolity, kardynała i nuncjusza. Inaczej kościelne prawo kanoniczne pozostanie tutaj niekonsekwentne, nielogiczne, ponieważ jego konieczne uzupełnienie i korekta są ciągle blokowane przez homolobby. Nie wystarczy jedynie wydanie tego rodzaju zarządzeń, ale wymaga to również stworzenia całego systemu kontroli ich wprowadzania i egzekwowania. Inaczej znowu będą to martwe przepisy. Będzie tak jak z zakazem wyświęcania na księży homoseksualnych mężczyzn, który w seminariach szeregu diecezji i prowincji zakonnych jest ignorowany albo nawet nieznany. W niektórych domach formacji stosuje się raczej jego przeciwieństwo, wyświęcając właśnie przede wszystkim homoseksualistów albo przynajmniej ludzi im poddanych, w niczym im nie zagrażających. Wprowadzenie tych przepisów też trzeba w końcu zacząć kontrolować i egzekwować istnienie wielu diecezji i prowincji zakonnych, w których te przepisy są jednak mimo wszystko zachowywane, dowodzi, iż jest to zasadniczo możliwe, nawet w obecnym opłakanym stanie kościoła. A będzie to możliwe w całym kościele, prawdopodobnie tylko wtedy, kiedy ta kontrola przybierze postać instytucjonalną, formę stałego urzędu stolicy apostolskiej obsadzonego przez gorliwych i uczciwych duchownych, którzy przede wszystkim sami nie będą członkami lawendowej mafii. Inaczej wszystkie wysiłki mogą się skończyć podobnie bezowocnie jak dwie watykańskie wizytacje seminariów duchownych Stanów Zjednoczonych, które miały między innymi oczyścić je z coraz mocniej dominującego w nich homolobby. Okazało się jednak, że te kontrole w dużym stopniu polegały na tym, iż jedni geje w Sutannach i Habitach kontrolowali innych gejów w Sutannach i Habitach, a zatem nie mogły one zakończyć się niczym naprawdę pozytywnym. Raczej przeciwnie. Przez tak skuteczne oszukiwanie nawet stolicy apostolskiej i papieży członkom lawendowej mafii dały poczucie już zupełnej dominacji i bezkarności jeszcze bardziej umocniły pozycję takich ludzi jak ksiądz kardynał Teodor Makarik aż do tragicznego końca jego samego i całego zastępu jego ofiar teraz właściwie nie ma już sensu dyskutować o homoseksualnej infiltracji seminariów i duchowieństwa bo ona w wielu przypadkach stała się faktem już dawno w wielu miejscach się dokonała Teraz należy myśleć raczej o tym, jak chronić kleryków i duchownych niehomoseksualnych, którzy na szczęście w skali całego kościoła są jeszcze większością, ale większością często zepchniętą do statusu duchownych pariasów, zdominowanych przez homoseksualną mniejszość. Na skutek tego, w wielu rejonach świata, duchowni dzielą się właściwie na dwie klasy. Pierwszą panującą klasę stanowią księża i biskupi homoseksualni oraz ich akolici, poddani im z naiwności, niewiedzy, strachu lub cynizmu. Drugą, zarządzaną przez nich, klasę robotników stanowią księża niehomoseksualni. Członkowie klasy panów obsadzają prawie wszystkie kluczowe stanowiska. Członkowie klasy robotników są przeznaczeni do obsługiwania ich pracy, zwłaszcza tej najtrudniejszej i najbardziej ryzykownej. Wiadomo, że z tak głębokiej choroby Kościół nie uzdrowi się od razu, że to musi być ozdrowieńczy proces, który jednak trzeba wreszcie rozpocząć. Inaczej grozi nam to, że duchowieństwo katolickie na całym świecie coraz bardziej będzie się składać z dwóch zasadniczych grup. Pierwszą będą duchowni geje, którzy za faryzejską maską pobożności, za duchową martwotą, będą skrywać swoje notoryczne życie w homoseksualnej rozwiązłości a często nawet kroczenie od jednej orgi do drugiej, tak jak było to choćby w przypadku kardynała Makkarika czy opata Pietro Vittorellego, drugą, będą złamani przez nich, zastraszeni i steroryzowani, nieraz jeszcze w seminariach lub nowicjatach, duchowni o normalnej osobowości. I będzie to grupa coraz mniejsza, bo któż będzie chciał iść do seminarium lub zakonu, żeby żyć w tak niewolniczy sposób. Jacy rodzice na to się zgodzą. Kościół będzie coraz bardziej zdegenerowany wewnątrz i skompromitowany na zewnątrz. Wszystkiego nie uzdrowi się od razu trzeba więc na początku starać się chociaż o tymczasowe kompromisowe rozwiązania. Znawcy tematu dobrze wiedzą, że zwłaszcza przy niektórych nuncjuszach podstawowym warunkiem zostania biskupem jest należenie do klanu, czyli posiadanie skłonności homoseksualnych albo przynajmniej bycie homopoddanym, czyli gwarantowanie swoją osobowością i zachowaniem, że w niczym nie naruszy się interesów kościelnego homolobby, w niczym mu się nie zaszkodzi obok pięknych cech moralnych, duchowych, intelektualnych i duszpasterskich kandydata, które wymienia się w kanonie 378 Kodeksu Prawa Kanonicznego, są to warunki niepisane, ale naprawdę zasadnicze i konieczne do spełnienia. Niektórzy żartują nawet, że można by zatem prosić, aby, zwłaszcza w niektórych regionach, chociaż co drugi biskup lub już nie mieli tego rodzaju wyraźnych skłonności, żeby byli mężczyznami nieuwikłanymi w matactwa homolobby, żeby gwarantowali to swoją osobowością i historią życia, żeby można było posiadać co do tego moralną pewność. Wiadomo, że w kościele nie chodzi o robienie żadnej kariery, ale jest też ważne, żeby najbardziej odpowiedzialne stanowiska w nim zajmowali ludzie najbardziej wartościowi i kompetentni. Natomiast zdecydowana preferencja homoseksualna kościelnych władz w tym zakresie, i to często wobec kandydatów łamiących przyrzeczenia celibatu i inne, odrzucanie z góry nawet najbardziej wartościowych kandydatów, dlatego właśnie, że tej orientacji nie posiadają, żyją uczciwie w celibacie, nie poddają się naciskom i szantażowi homolobby, jest wielką stratą dla Kościoła, jest dyskryminacją ludzi bardziej wartościowych. Sprawia to, że na jego szczyty często dochodzą ludzie mierni, ale wierni. Mierni, ale wierni nie tyle Bogu i Kościołowi, co homolobby, które ich aż tak wysoko wypromowało. Dlatego docierają tam nieraz ludzie, którzy głoszą chrześcijańską moralność, a sami prawie bez przerwy żyją w grzechach śmiertelnych, jak na przykład polski ksiądz prałat Krzysztof Haramsa z Watykanu, któremu niewiele już brakowało do zostania biskupem. Ich przewodzenie kościołowi często oznacza tegoż kościoła wielką kompromitację. To jest też istotna przyczyna, dla której ludzie ze szczytów kościoła nieraz znajdują się aż na tak nieprzyzwoicie niskim poziomie intelektualnym, moralnym, duchowym czy duszpasterskim, a co gorsza, czasami okazują się być jeszcze przestępcami, którzy wiele lat powinni spędzić raczej w więzieniu, a nie na odpowiedzialnym stanowisku. To jest istotna przyczyna, dla której nieraz wydają się tak słabi, tak nieprzekonywujący, bo też sami są tak mało przekonani, tak mało wierzący i dlatego też tak mało wiarygodni. Trudno, żeby z bagna podwójnego życia wybuchnął nagle ogień ewangelicznego zapału. Takie cuda raczej się nie zdarzają. To jest nieraz istotna przyczyna, dla której tacy duchowni tak bardzo boją się zajęcia jasnego, wyraźnego stanowiska i zdecydowanego przeciwstawienia się siłom atakującym chrześcijaństwo. Bo zaszli tak wysoko nie z powodu swoich rzekomych zalet, ale właśnie z powodu swoich wad i grzechów, dla których określone lobby ich promowało. Nieraz też z powodu swoich skłonności i wad mają wiele złych czynów na sumieniu, dlatego tym bardziej boją się, że w przypadku ostrego konfliktu, w przypadku zdecydowanej obrony Kościoła przed jego wrogami, te kompromitujące ich fakty mogą zostać upublicznione i stać się znane wszystkim. Także dlatego często wybierają milczenie, niejakość i byle jakość wyglądają bardziej na przestraszonych karierowiczów i oportunistów, niż na odważnych apostołów Jezusa Chrystusa, zdolnych dla Niego do podjęcia dużego, a nawet największego ryzyka. To ogromne nieszczęście i strata dla całej wspólnoty wierzących być kierowanymi przez tak słabych, nieudolnych oraz zakłamanych apostołów i przywódców. Kościół tak bardzo atakowany z zewnątrz, a zarazem tak bardzo przegniły od środka, może tym łatwiej stawać się łupem swoich wrogów. A ironicznie mówiąc, tak by się chciało, żeby choć co drugie seminarium było strefą wolną od dominującej kultury gejowskiej, żeby normalni mężczyźni, chociaż w co drugim seminarium, mogli się czuć bezpieczni i spokojnie dążyć do kapłaństwa. W rejonach, gdzie o to szczególnie trudno, należałoby może postarać się, żeby chociaż co trzecie, co czwarte, albo co piąte seminarium było takie. Podobnie można by się starać, żeby zwłaszcza w niektórych rejonach choć co druga diecezja, czy co druga prowincja danego regionu, czy zakonu była strefą wolną od dominacji homolobby. A przecież tak powinno być wszędzie. To powinna być normalność, a nie wyjątkowość w kościele. Źródła nadziei. Te postulaty zmiany mogą się wydawać nierealne same w sobie, i nierealne zwłaszcza w zmierzeniu się z całą potęgą kościelnej homomafii. Zaiste, jej potęga jest ogromna, podobnie jak jej imienniczki na Sycylii, w Neapolu czy Kalabrii. Po ludzku, już choćby ograniczenie jej władzy, nie mówiąc już nawet o zakończeniu jej działania, może wydawać się niemożliwe. Po ludzku? Rzeczywiście nie. Ale nie po Bożemu. Przecież pan Jezus, wbrew twierdzeniom tego lobby, nie założył kościoła jako klubu gejowskiego. On, który tyle mówił o czystości i pięknie miłości, na pewno nie chciał, żeby miłość redukować tylko do prymitywizmu, do zmysłowości, do nieustannej rozpusty, tak typowych dla tego środowiska. Na pewno nie chciał, żeby jego Kościół stawał się miejscem homoorgiastycznym, żeby z najważniejszego miejsca zbawienia stawał się w wielu rejonach tylko kolejnym miejscem piekielnym na tym świecie. I to on jest naszym najważniejszym sojusznikiem w zmaganiach o jego i nasz Kościół. A on jest naprawdę potężniejszy niż cała potęga homolobby w Kościele i poza nim potężniejszy niż cała potęga zła. Właśnie teraz, kiedy w takiej sytuacji może cisnąć się nam na usta pytanie – nauczycielu, nic cię nie obchodzi, że giniemy? On może uratować sytuację i odpowiedzieć nam – czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? Porównaj Ewangelię św. Marka, rozdział 4, wersety 35-41. Po naszej stronie jest też jego najświętsza i najczystsza matka Maryja oraz nieprzeliczona Rzesza Świętych, w tym szczególnie świętych kapłanów. Zwłaszcza gdy patrzymy na niepokalaną, tym bardziej rozumiemy, jak życie i działanie krik homoseksualnych jest dogłębnie sprzeczne z chrześcijaństwem, z jego fundamentalną moralnością. One są raczej jak biblijny smok o wielu głowach, który chce pożreć jej dziecko i nią samą. Porównaj Apokalipsę, rozdział 12, werset 13. Dlatego ochrona i ratunek Kościoła są zawsze możliwe, nawet jeśli jest on teraz jak nasza najlepsza matka, ale poważnie chora, chora na raka homomafii. Także jako chora matka Kościół na zawsze pozostaje naszą jedyną matką, innej nie mamy i to ją za wszelką cenę trzeba ratować i bronić. Wierzymy przecież, że to ludzie święci albo chociaż przyzwoici są najbardziej w centrum Kościoła, a przede wszystkim aniołowie z Michałem Archaniołem na czele, a nie choćby nawet najwyżej postawieni duchowni, którzy jednak brukają siebie i wspólnotę wierzących najgorszymi grzechami. Kościół przeżył już gorsze rzeczy: jak rozłam reformacji i następującą po nim epokę wojen religijnych, jak podział na Kościół Rzymu i Konstantynopola. Jak herezję ariańską, która swego czasu zdominowała go aż po same jego szczyty. Kościół jest najważniejszą wspólnotą, jest jedną z najwyższych rzeczywistości i jego wartości nie przekreśla nawet cała potęga homomafii. Podobnie jak wartości milionów mieszkańców Sycylii, wartości jej kultury i natury nie przekreśla cała potęga mafii, która niestety ma tam tak wiele do powiedzenia. Można powiedzieć, że podobnie wartości państw Europy Wschodniej nie przekreślało panowanie w niej narzuconej im brutalnej, nieludzkiej, sowieckiej władzy, a tylko bardzo utrudniało i ograniczało ich egzystencję oraz rozwój. W końcu jednak tym krajom udało się wyzwolić spod panowania tej dyktatury, głównie dlatego, że to ona aż tak bardzo osłabła pod wpływem wpisanych w samą jej naturę nieuchronnych procesów autodestrukcji. Kolos na glinianych nogach musi w końcu upaść. Potęgę homomafii i homolobby w kościele można rzeczywiście porównywać do potęgi, jaką swego czasu posiadali w nim arianie. Katolicy byli w mniejszości i defensywie zdominowani przez swoich przeciwników. Jednak siły prawdy i łaski, wytrwałość w długich zmaganiach takich świętych jak święty Atanazy, święty Ambroży, święty Ewagriusz oraz wielu innych katoliczek i katolików, w końcu przechyliła szale zwycięstwa na rzecz prawdy i dobra. Dzisiaj także potrzebujemy takich świętych, i Bóg chce im nam podarować. Trzeba tylko modlić się i samemu starać się ze wszystkich sił żyć jak najbardziej po chrześcijańsku. Także wówczas, kiedy inni robią z kościoła Sodome i Gomorę oraz atakują nas za to, że im w tym przeszkadzamy. Trzeba też z góry wiedzieć, że to nie są łatwe zmagania.